Może się komuś wydawać, że to otwarte niebo i głos mówiący z nieba, ty jesteś mój synek ukochany, to jest w zasadzie podstawowy punkt rozpoczęcia przez Chrystusa działalności publicznej. I tak, to jest bardzo ważny punkt, ale wydaje mi się, że chyba nie jedyny. Że jeszcze jest coś, co jest bardzo istotne i bardzo ważne, a nawet według świętego Jana to wiecznie ważniejsze. I dzisiaj chciałbym do tego pójść, ale żeby to poukładać jakoś, to trochę muszę się powtórzyć z Wigilii tegorocznej, a to będzie krótkie powtórzenie. Bo dzisiaj bardzo dużo o pragnieniach. Dzisiaj jest wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie, spożywajcie, dalejże kupujcie. Bez pieniędzy, bez płacenia. Za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na rzeczy, które was nie nasycą, które nie są chlebem? No i takie właśnie czytanie. Można by dalej kontynuować z proroka Izajasza. O pragnieniach. Otóż tu będzie powtórzenie małe. Jako młody chłopak, jak zbiegałem z gór, to oprócz tego, że po drodze odwiedzałem wszystkie potoki, które spływały, żeby nachleptać się wody, to spływałem z ogromnym pragnieniem i szukałem, gdzie można kupić coś do picia. Na szczęście, no wtedy w tych sklepach nie było nic, ale na szczęście przy dworcu autobusowym w Tatrach, w Zakopanem, był taki sklepik, gdzie można było kupić tymbark. Tak, tak, to lokowanie produktu teraz ma miejsce, tak. Tymbark i wypicie tego tymbarku sprawiało mi niebywałą przyjemność, niebywałą przyjemność. Do tej pory pamiętam to i chyba dalej tak to oceniam, że to była chyba jedna z największych moich życiowych przyjemności. Wlać w siebie cały tymbark. To było coś niesamowitego. 3 lata temu byłem w Afryce. Było 45 stopni gorączki, w nocy 35 stopni i strasznie się rozchorowałem. Dostałem bardzo wysoką gorączkę, 40 stopni, i trochę nie wiadomo było, co się dzieje. Głowa mnie bolała, a tak reszta ok, wszystko dobrze. Więc pierwsze co, to test na malarię, czy jest malaria, nie mam malarii. No i miejscowi ludzie mówili, że się przegrzałem. Które nie wiedziałem, co to znaczy, że przegrzałem. Wszyscy się tu przegrzali, no to ja jeden jestem, no. Ale potem jakoś tak skapnęliśmy się, że chyba chodzi mi o to, że się odwodniłem. No i wtedy ktoś wpadł na pomysł, żebym wypił 1,5 litra wody, tak ciurkiem. Słuchajcie, nie mogłem tego przełknąć. Każdy łyk był bardzo, bardzo trudny. Jakiś opór był do picia w ogóle. Ale w końcu, jak się wmusiłem z dużym wysiłkiem, te 1,5 litra, to nagle okazało się, że zaczynam się pocić, że jestem spocony. Było 45 stopni gorąca, ja się nie pociłem. Byłem bardzo odwodniony. No i potem kolejne nawodnienia i ustąpiło wszystko. Teraz wiem, że we mnie zanikło pragnienie po prostu. Ja nie mam naturalnego pragnienia, ja nie mam potrzeby picia. Mi się nie chce pić. Jeżdżę na rowerze, spocony jak pies i nie chce mi się pić. Przepraszam wszystkie psy. No, muszę pamiętać o tym. Codziennie rano jak wstaję, wypijam 0,5 litra wody. Potem czasami nawet w komórkę sobie wpisuję, żebym pamiętał, żeby się napić. Wiem doskonale, że jak po południu boli mnie głowa, no to znaczy, że nie piłem wody. No, zniknęło naturalne pragnienie picia. No i muszę sobie z tym jakoś radzić. W tym roku byłem bardzo zaskoczony. Gdzieś w październiku siedzieliśmy z szefami duszpasterstwa i zadałem głupkowate pytanie, dokąd jedziemy na Sylwestra. I nagle widzę konsternację. I sobie myślę, o co chodzi, co tu się dzieje? A oni mi mówią, Malina, odpuść nam już Sylwestra, no. No już na te Andrzejki, dobra, jakoś się zmobilizujemy, pojedziemy na te, ale odpuść nam Sylwestra, no.
Ja nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Ale okazuje się, że zniknęło do tej pory dla mnie jednak naturalne pragnienie przeżycia czegoś razem. Że coś chcemy razem przeżyć. Że chcemy razem być. Jakieś też potrzebę przynależności do grupy. Gdzieś to się pokruszyło i zniknęło. Jeszcze kilka lat temu na 19 Maciejówce tam się wszyscy byli, wszyscy. Bo wszyscy chcieli przeżyć coś razem, wspólnie. Teraz w zasadzie to obojętne, gdzie pójdę na mszę świętą. Czy to, no, ludzie chodzą, no, to są wierni, ale nie mają tej potrzeby. Nie mają tej potrzeby przeżycia czegoś wspólnie. Na Wigilię ewentualnie, no dobrze, na siłę, no ale okej, to przyjdę, no ale... Zniknęło jakieś poczucie, naturalne pragnienie. No i pytanie, co z tym zrobić? Bo tutaj o tym chciałem, żebyśmy teraz porozmawiali sobie. Zacznę od tego, że to się chyba rzadko zdarza. Ja nie prześledziłem wszystkiego, ale chyba raz w roku mamy tak, że dwa dni pod rząd jest ten sam refren w psalmie. Czyli w minioną środę i w miniony czwartek był ten sam refren w psalmie, czyli ziemia ujrzała swego Zbawiciela. I jeszcze co więcej, w środę jeszcze było, ujrzały wszystkie krańce ziemi. Ujrzała swego Zbawiciela. I nagle zorientowałem się, że w tych opisach około Jordanowych, że tak powiem, jest bardzo dużo spojrzenia. Jan zobaczył przechodzącego Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży. Jan ujrzał, zobaczył i rzekł: oto Baranek Boży. Dalej Jan mówi tak: ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica. I to jest jego świadectwo. Ujrzałem Ducha, a Jan ujrzał, zobaczył i powiedział wszystkim. Następnie Jan mówi tak: to, co ujrzałem, ja to ujrzałem i daję świadectwo. Ja to ujrzałem i daję świadectwo. Zresztą to jest niesamowite, że Jan jak coś ujrzał, to zaraz musi o tym powiedzieć. To jest też coś, czego trochę im brakuje. Gdzieś coś znikło też. Kiedyś było tak, że jak było jakieś bardzo dobre spotkanie w duszpasterstwie, naprawdę jakieś, to potem na obiedzie wszyscy o tym mówili. Teraz nikt o tym nie mówi. Coś naturalnego w Janie to było, że Jan ujrzał i od razu musiał powiedzieć. Zresztą całe Boże Narodzenie to jest historia ludzi, czyli nie tylko ludzi, że ktoś ujrzał i pastuszkowie siedzieli sobie na polu, Bogu Ducha winni, tak? I nagle przyszedł anioł i mówi: idźcie tam i zobaczcie to dziecię. Idźcie i zobaczcie. Oni przyszli, ujrzeli i zaczęli śpiewać chwała na wysokości. Królowie, to wczorajszy dzień, zobaczyli gwiazdę, poszli za tą gwiazdą, przyszli i ujrzeli dzieciątko złożone na sianie. I nagle stało się dla nich jasne. Ale zawsze pojawia się ktoś, kto... Jan to jest ten właśnie, między wami stoi ten, którego nie znacie. Nikt z was nie wie, kto to jest. Ale ja widzę, ja wiem, kto to jest i zaraz wam o tym mówię. To jest ten, którego nie znacie. To jest Jan, który cały czas coś widzi. Stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: to jest Baranek Boży. To jest Baranek Boży. I teraz dzieją się przedziwne rzeczy. Oni poszli za Jezusem, jak to usłyszeli, oni też usłyszeli. To jest też ważne, że ci wszyscy też słyszą, mają słuch, który pozwala usłyszeć takie wskazania. Usłyszeli, poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się, ujrzał ich. Zobaczcie, ile jest spojrzenia w tym wszystkim. Mi się wydaje, że spojrzenie w naszym życiu jest czymś szalenie istotnym. Szalenie istotnym. Zróbcie sobie dzisiaj doświadczenie wieczorem, zamknijcie sobie wieczorem oczy i zobaczcie, jaka scena z dnia dzisiejszego została w pamięci. Na co żeśmy spojrzeli tak, że pomyśleliśmy, warto to zapamiętać. Warto zapamiętać, o tak, to jest coś, co ujrzałem i co jest we mnie, co we mnie żyje i pracuje, obok czego nie mogę przejść obojętnie. Nie wiem, no wymyślam teraz trochę, widzę staruszkę o kulach, która idzie ulicą, przystaje,
leci jej z nosa, więc szuka w torebce chusteczki, wyciąga chusteczkę, opróżnia nosek, ale przy okazji portfel jej wypadł, idzie dalej i o tych kulach swoich, a młody człowiek biegnie przez jezdnię, przebiega, chwyta za ten portfel, niesie tej pani, mówi, pani portfel zgubiła. A ona bierze i gładzi go ręką, starą ręką po twarzy. I coś warto zapamiętać. Piękna scena. Piękna, spotkały się dwa pokolenia ze sobą. Pokolenie sprytne, zwinne, szybkie, gotowe do zareagowania. Pokolenie, które już nie daje sobie rady z życiem, wszystko im spada. I tamta staruszka nagle odkrywa, że w tym świecie mogę się czuć bezpiecznie, w tym świecie mogę żyć, nabiera nadziei. Tamten człowiek czuje dotyk jej ręki na policzku i myśli sobie, dobrze zrobiłem, no dobrze, no. No, piękna scena, nie? Piękna scena. Nie wiem, czy ta wrażliwość na takie piękne sceny, takie, żeby zapamiętać, żeby... Zamykam wieczorem oczy i przywołuję takie najpiękniejsze sceny całego dnia. Nie? Zobacz. Chrystus nagle zobaczył coś bardzo pięknego, że ktoś idzie za Nim, że ktoś... Jan zobaczył Jezusa, poznał, Baranek Boży, a oni ruszyli za Nim. Chrystus odwrócił się, żeby to zobaczyć. Żeby zobaczyć ich oczy, żeby zobaczyć ich twarze, kto to jest. I Chrystus zadaje im pytanie, to jest niezwykłe pytanie, czego szukacie? Czego szukacie? Ja sobie to pytanie też zadaję, to jest dla mnie to jest niezwykle ważne pytanie w ostatnich tygodniach. Czego ja w zasadzie w życiu szukam? O co mi chodzi? Niby takie otwarte pytanie, czego szukacie? Oczywiście to jest pytanie z tezą, nie? To znaczy, że czegoś szukacie. To jest teza w tym wszystkim, ale no, idą za Nim, to czegoś szukają, nie? Czego szukacie? Ja pochodzę z małego miasteczka, jak wiecie, z Krotoszyna. Tam po Krotoszynie biegały psy. I jako młody chłopak zawsze przyglądałem się tym psom. Z nosem przy ziemi i cały pies bieg... Czego ten pies szuka? Zawsze się zastanawiałem. Czego te psy szukają? No ewidentnie ten pies czegoś szuka, no. I ja też z takim nosem przyklejonym do życia cały czas próbuję czegoś szukać, czegoś szukam. I co jakiś czas warto sobie zadać pytanie, czego ja szukam w życiu? Za czym biegam? Co chcę wywąchać? Jaki trop złapałem? Do czego ten trop ma prowadzić? No i Chrystus zadaje mi takie pytanie, to jest niesamowite pytanie. Czego, niby otwarte pytanie bardzo. Czego szukacie? I tutaj się dzieje coś niesamowitego. Bo oni pytają go, gdzie mieszkasz. I to jest normalnie, nie wiem, mi to zrywa czapki z głów. No. Gdzie mieszkasz? Co, skąd w ogóle taki pomysł, żeby zadać takie pytanie? Skąd taki pomysł? Gdzie to się zrodziło? Wyobraźcie sobie, ktoś się odda, czego szukasz? Gdzie mieszkasz? Bywa tak, że czasami tutaj w Cherubinowym siedzę z kimś, piję kawę, rozmawiamy, zbliża się koniec rozmowy i no to cześć, cześć, a ktoś mówi, Malina, wiesz co, a pokaż mi, jak mieszkasz. To się niezwykle rzadko zdarza, ale jak ktoś o takie coś pyta, to czuję, że ten ktoś chce nawiązać bliższy kontakt ze mną, chce wejść w coś bliższego. Pytam, dokąd jedziesz? No, do mojej dziewczyny. Pierwszy raz. Do teściów. Wracam i co? Dużo więcej rozumiem, wiesz? Jak zobaczyłem, jak oni mieszkają, gdzie mieszkają, to zrozumiałem bardzo wiele. Bardzo wiele zrozumiałem. A dopiero zamieszkajmy razem. To jest zupełnie to już. Ci, którzy zaczęli razem mieszkać, to mówią, że świat się zmienia. Wszystko się zmienia. Gdzie mieszkasz? To jest tak, jakby oni zrozumieli, że to jest Emanuel, Bóg z nami, Bóg z nami. To jest tak, jakby przeczytali prolog Ewangelii świętego Jana i Słowo zamieszkało między nami. To jest dokładnie, to jest bardzo piękna alegoria. I Słowo rozbiło namiot między nami. Słowo rozbiło namiot między nami.
Także można wejść do tego namiotu. Ja sobie zadaję pytanie, jak to się stało? Jak to jest możliwe, że jaką formację dał tym uczniom Jan Chrzciciel, skoro oni zadali takie pytanie? To wszyscy rektorzy wszystkich seminariów powinni błagać Jana Chrzciciela, żeby zdradził im tajemnicę. Jak zrobić, żeby ci, których są na formacji jakiejś, tak przygotować, żeby potrafili tak trafnie zapytać Chrystusa, gdzie mieszkasz? I teraz jest, słuchajcie, zaskakująca sytuacja dalej. To się rozwija w sposób niebywały. Co mówi Chrystus? Chrystus nie odpowiada im. Tutaj czwarte skrzyżowanie, po prawej stronie, drugi dom na lewo. Tam mieszkam. Nie. Co Chrystus im mówi? Chodźcie, a zobaczycie. Chodźcie, a zobaczycie. Chodźcie. W ogóle te wszystkie spojrzenia budują od razu jakiś dynamizm, jakiś ruch. Zobaczył, powiedział, to jest Baranek Boży, a oni poszli za nim. Jezus się zatrzymał, ujrzał ich i chodźcie, a zobaczycie. Cały czas to buduje dynamizm. Spojrzenie powoduje ruch, powoduje dynamizm. Chodźcie, a zobaczycie. I co? Możecie się domyśleć, co jest dalej. Poszli i zobaczyli. Poszli i zobaczyli. To jest, czym się kończy Ewangelia? Jan wbiega do grobu, ujrzał leżące płótna i uwierzył. Ujrzał leżące płótna. Trzeba ujrzeć. Trzeba coś ujrzeć. To jakie sceny zapamiętuję z życia, jakiego rodzaju to są sceny, co zostaje przed moimi oczyma, to jest nieustanny trening prowadzący do tego, żebym ujrzał Jego obecność w naszym życiu. Żebym ujrzał Jego obecność w moim życiu, w czyimś życiu, bo tylko wtedy jestem w stanie komuś pomóc. No dobrze, ale to zobaczyli, gdzie mieszka i od tego dnia pozostali u Niego. I teraz słuchajcie, to co teraz to jest w ogóle bomba. Było to koło godziny 10. Co za pomysł? Jaka dziesiąta? O co tu chodzi? Jan opisuje tyle scen najróżniejszych, nigdy nie mówi, o której godzinie coś się zdarzyło. Tylko raz. A tak nigdy nie mówi, co się... o co chodzi? Chrystus... nie wiem, to jest jakieś takie niesamowite porozumienie. Pytanie moje jest cały czas, jak to się stało, że oni byli w stanie zadać takie pytanie, że to w ogóle mogło dojść do skutku. Ja słuchajcie, kilka lat sobie zadawałem to pytanie, zupełnie bezskutecznie, aż w końcu wydaje mi się, że chyba znalazłem odpowiedź. Odpowiedź, która wydaje się prozaiczna bardzo. Jezus i Jan Chrzciciel to byli kuzynowie. Jak Elżbieta zaszła w ciążę, Maria się dowiedziała, stara ciotka zaszła w ciążę, trzeba jej od razu biec pomóc. Przybiegła do niej, pół roku się nią zajmowała w ciąży, aż nie urodziła. No i normalnie jak to w rodzinie, no. To byli kuzynowie. Przypuszczam, że niejedne wakacje Jan spędził u Jezusa, niejedne wakacje Jezus spędził u Jana. Jak to kuzynowie? Jedziemy na wakacje do Jana. No jedziemy. Jedziemy na wakacje do Jezusa. Jedziemy na wakacje do Jezusa. I przypuszczam, że to, o czym mówił Jan, to mówił o tym, jak niesamowite były wakacje z Chrystusem. Jak niesamowicie było być u Niego. Jak cudownie z Nim było pójść na ryby, ganiać za kozami, normalnie iść na zachód słońca, na wschód słońca. Jakie to było niesamowite przeżycie. On mówił o tym, co sam przeżył z Chrystusem. Mówił o swoim doświadczeniu życiowym. I to spowodowało, że u tych uczniów powstała potrzeba, głęboka potrzeba. My też tego chcemy. My chcemy dokładnie tego samego, co ty przeżyłeś. Zrodziła się tęsknota za czymś takim.
chcemy to przeżyć też. I stąd to pytanie od razu, jak się odwróci, to gdzie mieszkasz? Jan nam mówi, my chcemy do ciebie na wakacje. A on, chodźcie, zobaczycie. Nie wiem, jak to wyglądała ta izdebka, ale weszli, zobaczyli i zamieszkali. To było piorunujące wrażenie od razu, od pierwszego momentu. A było to około godziny 10. Skąd ten pomysł na tą godzinę? Tutaj kiedyś był ślub. Jeśli między nami jest ten, kto wtedy ślubował, to przepraszam, że mu tyłek obrabiam. To było tak, że składali sobie przysięgę małżeńską. I pamiętam, bo to trochę... On wyszarpnął rękę spod stuły i zobaczył, która godzina. I potem się pocałowali wszystko. Ja mówię, co za pomysł. No nie wiem, może chciał się pochwalić, że ma fajny zegarek na tym ślubie czy coś. Ale na weselu zapytałem go. Ja miałem, bo swoje podejrzenia miałem co do tego. Ja mówię, dlaczego patrzyłeś na zegarek? A on mówi, wiesz co, chciałem zapamiętać tą godzinę. Jaka to jest minuta, dokładnie tą godzinę. Jak jest, dzieje się coś bardzo ważnego, to bywa tak, że chcę zapamiętać, która to jest godzina. Który to jest moment, jaki to jest moment. Jan jeszcze raz powie, to poda godzinę śmierci Chrystusa jeszcze. Wszyscy pamiętamy, o której umarł Jan Paweł II, aż do znudzenia. Ponieważ jak to się działo, to wszystkim wydawało się, że tą godzinę trzeba zapamiętać. Tą minutę trzeba zapamiętać, precyzyjnie, dokładnie, bo dzieje się coś niezwykle ważnego. I tu dzieje się coś niezwykle ważnego. Jan, to jest wydarzenie niezwykle ważne z nad Jordanu, bo tu rodzi się Kościół. Zobaczcie, że Chrystus nie zrobił nic sam, nic. Ani nie nauczał, ani nie uzdrawiał, nic. Dopiero jak znalazł przyjaciół, dopiero wtedy wszystko się zaczęło. Jak znalazł kilkoro przyjaciół. To jest tak, jakbyśmy kupili dzieciom klocki Lego i mówili, no słuchaj, teraz chodź, tatuś, ułoży ci pałacyk z klocków Lego. Przecież nikt zdroworozsądkowy tak nie postępuje, nie? Mamy klocki Lego? Chodź, ułożymy razem klocki Lego. Jaki masz pomysł? Jak to ma wyglądać? Jaki ma być pałacyk? Rozmawiajmy o tym, róbmy to razem. To jest Chrystus i my. Nic nie zrobi bez nas. Kościoła nie zbuduje bez nas. Wiary innych ludzi nie zbuduje bez nas. Niczego. To jest Bóg z nami, to jest Emanuel, który chce z nami nieustannie być w interakcji. I do czego zmierzam? My możemy przekazać wiarę tylko wtedy, kiedy sami widzieliśmy, zobaczyliśmy, świadczymy o tym, co żeśmy widzieli. I gdyby tak się zdarzyło, że tutaj nie znajdujecie takich świadków, zostawcie to miejsce i idźcie szukać. Jak ten pies po Krotoszynie. Szukajcie tych, którzy przekażą wam wiarę. Szukajcie tych, którzy wskażą wam na Jezusa. Szukajcie tych, którzy sami przeżyli coś. Bo my bardzo potrzebujemy kogoś, kto nam wskaże, kto nam pokaże. To inaczej to się wypali. Te naturalne pragnienie picia nagle zniknie, nawet kiedy temperatura jest 45 stopni. Będą nas bolały głowy, nie będziemy wiedzieli dlaczego. Bo nie będziemy mieli pragnienia. Budzić pragnienie Chrystusa to jest coś największego, co można obudzić w człowieku. Największe. I być może przychodzą takie okresy, takie momenty, że to pragnienie nie jest naturalne. Nie jest z natury rzeczy, że to pragnienie musi być obudzone. I wtedy trzeba szukać takiego Jana Chrzciciela, który z taką pasją opowie o Chrystusie, o tym, co przeżył z Chrystusem, że wiadomo, jakie pytanie zadać.
Wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody, ale spragnieni. Wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, chociaż nie macie nic, nie musicie mieć nic, ani pieniędzy, ani czego. To wszystko jest w ogóle nieważne. Ważne jest pragnienie. Amen.